Witam wszystkich tutaj, ja stoję, zapraszam was na kolejny odcinek z Grajmy w Paykille, czarna edycja. Tym razem będziemy walczyć na poziomie trzecim, jakim jest wariatkowo. Zobacz, tutaj w kartach czegoś nie zdobyłem. Szybkość tylko, a ja to nie. Nie potrzebuję czegoś takiego. Dobra, możemy zaczynać. Okej. Okay. Ukończ poziom używając tylko painkillera. Czyli tej naszej cudownej broni, którą siekamy przeciwników na kawałeczki. No jak tutaj twórcy powiedzieli tylko broń painkiller, to widzę, że możemy używać tego, tego oraz trzeciej opcji także. A więc dobrze. Zanim tu wejdziemy, bo nie można wejść do domu, oczywiście dom jest zamknięty. Normalne chyba, myślę w wariatkowie. Tutaj sekrecik jeszcze będzie. Coś nie mogę wejść. No co ty robisz? No Boże. Czasami ta mechanika skoków mnie przeraża po prostu. Mi spadnie zaraz. No. Mega zdrowie. Jeszcze tu się wrócę. Pod pancerz. Cóż za piękny dom, nieprawdaż? Okej, okay, jesteśmy gotowi już. Na rozwałkę. A właśnie, jeszcze zapomniałem. 92 potwory tylko są. Zbroja jedna, którą już znaleźliśmy, i 3 sekrety, czyli dużo tutaj nie ma rzeczy do zrobienia. Dzień dobry panu. To chyba ich opiekun jest. Gdy nie wytrzymał psychicznie i umarł. Ale dobra, lecimy. Pięknie to wygląda. Po co mi latarka? Tak będziemy grać. Nie no, dobra, nic nie widać. No dobra, jesteśmy. Jest. Ja, to są nasi przeciwnicy. Którzy nie mają nóg ani rąk. No cóż, trochę trudno im będzie mnie zaatakować, myślę. Ale i sobie dadzą radę, w końcu mogą na mnie skoczyć po prostu. No, ale będzie łatwo. Takie śmieci leżące, to łatwo zabić, bez problemu. Pyk, tutaj. Już, nie żyje, fajnie. Ten opiekun mnie tutaj atakuje ciągle, ja nie mogę mu nic zrobić, bo on już umarł dawno przez nich. Skakali na niego pewnie ciągle też. Wow. Ja tu nie wiem, kto umarł, a kto żyje. Wszyscy leżą. Ciągle. Okej. Okay. Tu jeszcze jakaś orgia jest dzika. Zaraz się pozbędziemy ich. Wow. Uff. A. Tak, przeczy wszelkie zasady, że leżących się nie bija, ale to jest ten killer. Pierdolić takie zasady. Pierdolić! Masz dziwko. Pobawmy się. Swoim ciałkiem. Słodkim, bez rąk i bez nóg. Jeszcze ktoś został? Ty jeszcze. Bo 4 razy było i co, nie wrzuciłeś mi żadnego pierścionka, rubina, nic. O Jezus, co to jest? Glizdy jakieś ma? Nie, też łatwy przeciwnik. Tego dopiero w kaftan, nieźle widzę. Ale dobra. Tutaj sobie fajne przejście tutaj zrobili. Z szafek. Nie ma co. Fundament jest stabilny bardzo. Tu amunicja,
Byśmy nie chcieli karty zdobyć, ale ja chcę. Oczywiście. Butla. Butla! O, tak dziwko. Tak jest. Ruchaj sufit. Tak jest. Gdzie mi z... kurde z tym? Co to w ogóle jest? No... No i idź stąd, kurde, upiekło. Jebany się na mnie, teraz będzie wyżywa. Moja wina, że cię wyruchali na śmierć. Jezu. Dobra. U, to już się szykował na mnie, żeby skoczyć. No, na sufit. Szmato. Nic nie ma. Może jakieś pornuski. Dobra. Tu jeszcze leży. Tak jest. Zabiło go? Wow, niezły odrzut. Dobra. Sporo życia straciłem. Jak na takich przeciwników. Na kolejny rodzaj przeciwników. Mają jakieś porażenie mózgowe. Jezu. Kiedy to nas zbyt blisko podejdą, używają samodestrukcji. Dobra, udało się. Nie zranił mnie. Wow. No ja wszyscy łatwiej jesteście, jak was skillera rozwalam. Może trochę fejna użyję. Albo kombinacja. Źle tutaj flaczki wszędzie latają. Tutaj nawet po sufitach chodzą, a co tam? Przecież to wariatkowo jest. Chodziliście czasami po sufitach, no ludzie. Już to normalne. Każdy by chciał sobie pochodzić po suficie. Taka zabawa. Jeśli ten koleś to wali w drzwi, chce uciec chyba. Też bym chciał. Jest, ruchaj sufit. Dobra. 69 już. Oby tak dalej. O, tutaj niezła zabawa. Z tyłu też niezła. Na jeden strzał. U Jezu. Nieźle. Ty chcesz mnie zabić skokiem? Spoko, nie dam się. Ach, zdążył zginąć. Cóż za unik. U, tutaj widzę, pierzecie twoje brudne szmaty. Zaraz nikt nie będzie miał do tego dostępu. Tak, tutaj są wejściowe drzwiczki. Zaraz, ile ja... Aha, jeden na trzy sekrety, dobra. O kurwa. Nie ma was. Spodziewałem się czegoś innego. Fak, ty handlu wredny. Tak, mi zaskoczyłeś? A dobra. Tak dawno nie było demonka. Jej, latający części ciała. Ale to świetne. Jest, kolejny, jest. Dobra. To jeszcze czterech tylko zostało. Gdzie wy możecie być? Jeszcze czterech szaleńców gdzieś tu się chowa. Chodzi po sufitach pewnie. Piękny obrazek, chyba co? Tu są.
Jeszcze Rubin, dawaj. Ja. I ostatni. Jest. Dobra. Ostatnie dwa sekrety, zanim ukończymy ten poziom. Gdzie one były? Sam nie pamiętam. Cholera jasna. Cholera jasna. A, już wiem, już wiem, już wiem, spoko. Tak jest. No, jak pokonałem wszystkich wrogów, otworzą nam się te drzwiczki właśnie tutaj, na tym piętrze. I mam dwa artefakty. Jeszcze jeden sekret został, który tak naprawdę mogłem wykonać już na początku. No, ale spokojnie, to i tak zrobimy to. Wychodzimy stąd. Każdy wariant jest spierdolony. Tylko gdzie to było teraz? Musimy się wspinać po wypukłościach w ścianie, aby wejść. O, tutaj chyba. Tak. Tylko jak to było? O, jest. Dobre, dobre. Musimy cały czas spacji używać. To tutaj było? Nie. Chyba tu. Ale tu nie ma wypukłości. Tutaj musi być. Jesteśmy. Dobra, i teraz skaczemy dalej. Fuck, jaki fail. Jeszcze raz. No nie wierzę. Dawaj, no nie bądź ciota. No nie wierzę. Dobra, nie, ja sam to zrobię, ludziska. Muszę... trzeba tam skoczyć. O Jezus, ja sam to zrobię. Dobra, jesteśmy. I tutaj mamy ostatni artefakt. No i dobra. To było na tyle. Kończymy z tym poziomem. Zadajesz dwa razy więcej obrażeń. Oczywiście tę kartę będę używał już na pewno w następnym poziomie rany. Okej. Jeszcze zostało nam 3 poziomy do zakończenia tego rozdziału. W kolejnym odcinku zajmiemy się poziomem ośnieżonym mocy. Jak na razie to było to tyle. Siema.